Cześć, z tej strony Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na listę zakupów do keto jadłospisu. Skupimy się na keto śródziemnomorskim. Na ten temat już jest film na moim kanale, a dlatego chcę z Wami porozmawiać o tym, co możemy jeść właśnie w takim modelu żywienia, bo do mojego sklepu online trafił właśnie taki jadłospis w wersji śródziemnomorskiej, czyli taki, o który chyba było najwięcej próśb i zapytań. Także z tej okazji i z okazji też Dnia Kobiet i z okazji promocji jadłospisu na ten jadłospis i wszystkie pozostałe produkty w sklepie macie rabat. Dodatkowo część pieniędzy, 15%, zostanie przekazane na pomoc Ukrainie, więc wszystko w opisie filmu znajdziecie, wszystkie linki również, a ja zapraszam Was na odcinek. Porozmawiamy sobie o zakupach i produktach na śródziemnomorskim keto. Jeżeli chodzi o śródziemnomorskie keto i jego założenia, to nie będę o tym w tym filmie mówić, bo taki film już nakręciłam na moim kanale, więc po prostu zapraszam Was do jego obejrzenia, jeżeli temat jeszcze nie jest Wam bliski. A my skupimy się rzeczowo, stricte właśnie na tym, jak planować swoje zakupy, jeżeli chcemy się w ten sposób odżywiać, a ta dieta jest bardzo zdrowa, odżywcza, bogata właśnie w przeciwutleniacze, więc jest to naprawdę, no, moim zdaniem jeden z lepszych stylów żywienia, jaki możemy wybrać i może być naprawdę bardzo, bardzo prosty. My tutaj, ja będę się posiłkować listą zakupów z mojego właśnie jadłospisu, który macie dostępny na stronie, jeżeli chcecie sobie go zakupić, ale będzie to bardzo uniwersalne także dla tych osób, które same po prostu przygotowują sobie posiłki i nie chcą korzystać z żadnych gotowych jadłospisów. Więc przejdźmy sobie kategoriami. Mamy na początku kategorię nabiału. Tutaj jakby są włączone również jajka. Pamiętajmy, że jajek na śródziemnomorskim modelu żywieniowym nie jemy aż tak dużo, natomiast ja nie uważam, że należy z nich zupełnie rezygnować i u mnie od mniej więcej kilka sztuk jajek tygodniowo w tych jadłospisach się pojawia. Natomiast to też jest różnica, bo tutaj raczej nie sięgamy po taką, nie wiem, jajecznicę na boczku, czy jajecznicę z kiełbasą, czy z samymi pieczarkami, tylko właśnie staramy się dorzucić te warzywa, te przeciwutleniacze, które są takie ważne tutaj właśnie przy śródziemnomorskim żywieniu. Dlatego właśnie, czy nawet jajecznica, ale z jakimś dodatkiem awokado, zielonych warzyw, to już będzie zupełnie inna sprawa. Także jajka, najlepiej z dobrego źródła, to jest pierwsza pozycja, którą warto mieć. Kolejna sprawa to jest nabiał. I teraz, jeżeli mamy problem z nabiałem, to spokojnie możemy z niego całkowicie zrezygnować. Ja tutaj, nie ukrywam, preferuję ser kozi i ser owczy. Ewentualnie pojawia się też parmezan, czy naprawdę chyba jeden dzień dosłownie troszkę sera cheddar. Te sery też możemy sobie zamieniać, ale takie sery długo dojrzewające też zazwyczaj są dobrze tolerowane przez większość osób i mówię tu o naszym układzie pokarmowym. No oczywiście włoski, też jest na przykład ser mozzarella, szczególnie mozzarella di bufala, ona będzie na pewno lepszej jakości. Także niewielka ilość sera, taki dodatek właśnie, czy to do sałatek, czy do jakichś śniadań, czy obiadów, to jest też fajna sprawa i można sobie właśnie się zaopatrzyć właśnie w jakiś dobry ser, który też po prostu lubimy. Kolejna kategoria to warzywa i owoce. I tu zdecydowanie kładziemy nacisk przede wszystkim na warzywa, ale owoce też się pojawiają. Awokado jest świetnym przykładem, chociaż niektórzy to bardziej chyba traktują awokado jako warzywo. Natomiast na nie jak najbardziej jest miejsce. Tak samo oliwki są takim sztandarowym przykładem na śródziemnomorskim keto. Jeżeli tylko lubicie to zielone, czarne, naprawdę fajnie jest sobie dodawać je do posiłków. Tych warzyw i owoców na śródziemnomorskim żywieniu naprawdę się nie boimy. Jeżeli chodzi o nawet owoce, to możemy je dobrze zbilansować i tutaj
u mnie chociażby pojawia się jakaś mandarynka, kiwi, czy nawet mango właśnie w sałatce z krewetkami. Więc te owoce możemy sobie dodać. Fajnie jest nie jeść ich osobno, a właśnie dołączyć je do posiłku i wtedy, czy nawet z garścią orzechów, one nie będą nam jakby podnosić zbytnio cukru, więc spokojnie możemy sobie tego typu owoce też dodać. Oczywiście w umiarkowanych ilościach, natomiast jeżeli chodzi o warzywa, no to tutaj wszelkiego rodzaju zielone sałaty, czy to roszponka, rukola, sałata rzymska, cykoria, czy po prostu jakiś miks sałat, no może ze dwa na tydzień, fajnie by było mieć. I do tego różnego rodzaju dodatki, pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka. To, na co tak naprawdę też mamy sezon, możemy sobie dokładać, ale raczej właśnie no, przy śródziemnomorskim żywieniu takie lekkie sałatki się fajnie sprawdzają. I tutaj też możemy korzystać oczywiście z cukinii, na przykład spaghetti z cukinii u mnie też w jadłospisie się pojawia, czy jeżeli chodzi o strączki, to jedyna jakby fasolka tutaj na keto dopuszczalna to jest fasolka szparagowa, ale jeżeli lubimy strączki, to tak naprawdę nawet niewielkie ilości tych strączków też spokojnie można do jadłospisu sobie dorzucić. W moim akurat ich nie ma. I w ten sposób sobie ten jadłospis komponujemy. Jeżeli jakby możemy gdzieś tam mieć jakiś kalafior, brokuł, to te też są warzywa, które warto włączać, czy bakłażan. I tutaj polecam też Wam, żeby się to po prostu nie marnowało, to jak sobie już wybierzemy takie powiedzmy bardziej na zimno warzywa, no to jeżeli właśnie jemy coś na ciepło, to taką jedno, dwa warzywa na tydzień spokojnie sobie możemy wybrać i w różnej formie je przygotować, czy po prostu zrobić na przykład jakąś surówkę i sobie jeść ją przez kilka kolejnych dni, to też oszczędza nam czas, a możemy na przykład sobie tylko zmienić jakby tutaj rybę, czy ewentualnie mięso do tej surówki. No i mamy tutaj też oczywiście w tym kategorię orzechów i nasion, których się nie boimy i które bardzo lubimy na śródziemnomorskim keto. Akurat u mnie są orzechy nerkowca, jest makadamia, są orzechy pekan. Polecam Wam także nasze orzechy włoskie, migdały są świetne, także tutaj naprawdę no, wybór mamy ogromny i fajnie jest sobie po te orzechy sięgać. I oczywiście pestki, dynia, słonecznik, czarnuszka, to chyba taka baza dla wielu osób, ale także nasiona chia czy siemię lniane, jeżeli ktoś woli, są bardzo fajnym uzupełnieniem błonnika. I w moim jadłospisie są też propozycje na użycie nasion konopi, bo one są bardzo zdrowe i mają bardzo fajne, są też uzupełnieniem tak naprawdę nie tylko błonnika, ale także dobrego białka, no i oczywiście tłuszczów w naszej diecie, więc to jest też coś, co się tutaj znalazło. I przechodzimy do mięsa i ryb i ta kategoria jest dość zawężona na keto śródziemnomorskim. Akurat jeżeli chodzi o mięso, to mówi się, że mięso ograniczamy. W moim jadłospisie, który przygotowałam, jest raz w tygodniu wołowina oraz jest raz też drób. Dlaczego? Ja uważam, że, i to już o tym wielokrotnie mówiłam, dobrej jakości mięso wołowe, czerwone mięso, no bardzo dobrze uzupełnia nam chociażby możliwe niedobory żelaza i jest jakby też pełne wartości odżywczych. Jeżeli oczywiście chcesz z tego zrezygnować, droga wolna, możesz sobie to zastąpić rybą. Natomiast moim zdaniem w umiarkowanych ilościach mięso spokojnie możemy wdrożyć. Ale jeżeli chodzi o ryby, to tu już mamy dowolność. Fajnie jest jakby sięgać po te ryby, które albo mamy blisko, czyli na przykład mamy obok jakąś sprawdzoną hodowlę, wiemy, że tam po prostu hodowca nie wlewa tym rybom, czy nie sypie nie wiadomo czego, więc to jest dobra opcja. No albo właśnie jakieś ryby oceaniczne, dzikie, to na pewno warto jakby po to sięgać, dlatego że nie mamy tutaj w Polsce zbyt dobrego dostępu do owoców morza, no to też w tym jadłospisie nie ma zbyt wielu tutaj takich propozycji, natomiast krewetki wiem, że bardzo dużo osób lubi, pojawiają się pojedynczo, każdego tygodnia jest jedna propozycja właśnie z krewetkami. Oczywiście znowu, możesz sobie to zamienić na jakąś inną rybę, natomiast jeżeli nie mamy dostępu do dobrej, świeżej ryby, to naprawdę, czy to w słoiku na przykład można sobie kupić, czy na przykład makrele, czy sardynki, czy nawet w puszce, jakby te ryby, spokojnie możemy po takie ryby sięgać. Ja też mam w zamrażarce 2-3 rodzaje ryb właśnie zamrożone, zawsze kupując sprawdzam, czy one właśnie są
chociażby oceaniczne. I taka mrożona ryba też naprawdę jest bardzo dobra, a samo mrożenie nie sprawia, że tutaj tracimy jakieś wartości odżywcze. No i tutaj właśnie mamy akurat łososia, halibuta, krewetkę, makrele, pierś z kurczaka, tak jak mówiłam, raz i raz polędwicę wołową. Mamy pstrąga, sardynki, śledzie. Jeżeli ktoś lubi, to nawet tutaj w niewielkiej ilości, oczywiście możecie sobie też to dodać częściej, pojawia się włoskie salami, z tego co pamiętam, do jednego śniadania. I oczywiście pamiętamy o dobrych tłuszczach, które są bardzo ważne na diecie ketogenicznej, także śródziemnomorskiej. Jeżeli jecie tłuste ryby, to jakby tego tłuszczu, tych dobrych, właśnie nienasyconych głównie kwasów tłuszczowych, na których opieramy się przy wersji śródziemnomorskiej, będziecie mieć dużo. Natomiast królową jest oczywiście oliwa z oliwek, którą warto mieć taką z pierwszego tłoczenia. Ta włoska importowana ma też taki naprawdę bardzo fajny smak, jeżeli oczywiście lubimy oliwki i te klimaty. Jeżeli nie, to można taką mniej aromatyczną sobie wybrać. Więc na pewno oliwa z oliwek. U mnie też jest olej awokado, który też ma bardzo fajny skład i na nim, to już wielokrotnie mówiłam, możemy smażyć, bo ma dość wysoki punkt dymienia. Zresztą delikatnie smażyć czy dusić na oliwie z oliwek też jak najbardziej możemy, ale zarówno ją, jak i olej z awokado możemy też użyć właśnie czy to do sałatek na zimno. To jest bardzo fajny dodatek. Także to są, myślę, takie dwa podstawowe oleje. Olej MCT jak najbardziej może tutaj być używany, szczególnie przy ketoadaptacji czy przy redukcji, bo on nawet, jak pokazują badania, lepiej sprzyja redukcji niż oliwa z oliwek, więc możemy też z niego korzystać i sobie po prostu te oleje stosować wymiennie. Olej kokosowy jest tłuszczem nasyconym, ale na nim też nieraz możemy smażyć, jeżeli nam pasuje akurat do czegoś, to spokojnie po niego sięgamy. Olej lniany czy innego rodzaju oleje typu ogórecznik, rozpitnik, one oczywiście też mogą być dodatkowe do diety, ale nawet jeżeli po prostu chcesz taką najprostszą wersję i po prostu bierzesz jeden olej i jego używasz do potraw, to postaw na oliwę z oliwek i to będzie wystarczające. Pamiętamy, że ta dieta śródziemnomorska jest bogata w różnego rodzaju przyprawy, bazylia, oregano, jakby przyprawy możemy z nich oczywiście korzystać w wersji takiej już ususzonej, ale jeżeli mamy dostęp do świeżych ziół, to jest super sprawa. I tak naprawdę jakieś dodatki typu na przykład napój roślinny, czy pasta kokosowa, mleko kokosowe, czy migdałowe, mamy jeden koktajl w jadłospisie, jakby też może to się fajnie nam przydać pod kątem robienia jakichś przekąsek, czy na przykład czy deser chia, czy jest jeden przepis na właśnie takie konopne, ale kakaowe kulki, które możemy sobie jako przekąskę potraktować do kawy, bo w jadłospisie mamy trzy posiłki, ale tak naprawdę mamy śniadanie, mamy obiad, kolację i po środku jest lunch, czasem przekąska, bo to zależy, czy lubimy zjeść jakby cały posiłek, czyli na przykład taką włoską zupę pomidorową, a niektórzy jednak wolą na przykład kawę z jakąś garścią orzechów czy orzechy, więc tutaj możemy sobie tym po prostu wybierać, żonglować i też dopasowywać to do naszego zapotrzebowania danego dnia, czy po prostu do tego, jak ten dzień wygląda i co się dzieje, bo czasem mamy czas, żeby spokojnie usiąść i zjeść, a czasem nie. I właśnie pamiętajcie o tym, że to też jest bardzo ważne pod kątem tego śródziemnomorskiego stylu życia, żeby nie tylko jakby popatrzeć na listę zakupów i po prostu zrobić zakupy online, czy iść do sklepu i już jestem, po prostu wszystko jest ogarnięte, tylko właśnie starajmy się, tak jak to jakby w tradycji śródziemnomorskiej nadal jest, usiąść do tego posiłku, celebrować go, mieć na niego czas, i też być może znaleźć choć chwilę na potem jakąś siestę. Nie mówię, że leżenie do góry brzuchem, ale właśnie odpoczynek, regenerację, spacer, aktywność, bycie na świeżym powietrzu. To też są rzeczy, powiedziałabym, równie ważne jak to, co jemy, bo jakby kompleksowo to wszystko wpływa na nasze dobre samopoczucie i na nasze zdrowie. Moi drodzy, mam nadzieję, że przybliżyłam Wam listę zakupów na śródziemnomorskim keto i że zainspirowałam Was być może do wprowadzenia jakiejś nowości do swojej kuchni. Jeżeli macie ochotę skorzystać z mojego gotowego jadłospisu, który przygotowałam, to zapraszam do opisu. Znajdziecie tam też dostęp do moich kursów online Keto Start o ketoadaptacji oraz Schudnij na Keto,
o redukcji, które są bardzo kompleksowe i już kilkaset osób wzięło w nich udział i wiem, że działają i jakby biorę pełną odpowiedzialność za to, co się tam znajduje. Tam też są przepisy. Na ten moment możecie skorzystać z rabatu i tak jak mówiłam, część tych pieniędzy wesprze naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy teraz potrzebują naszej pomocy. Także dbajmy o siebie, bo ja sama potrzebuję teraz dobrego jedzenia odżywczego, które pomoże mi jakby walczyć gdzieś tam ze stresem, który teraz na pewno jest na wyższym poziomie, więc mam nadzieję, że Wam też się to przyda, ale też postarajmy się na tyle, na ile możemy pomagać innym. I z tym hasłem Was zostawiam. Drogie kobiety, wszystkiego co najlepsze z okazji Dnia Kobiet, ale jeżeli panowie też chcą sobie coś zakupić, to śmiało, rabat działa dla wszystkich bez wyjątku. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia, cześć!